Jasiu, po przeczytaniu tego urywka z Ewangelii napisał do mnie takie pytanie. Natanael był zapewne fałszywym człowiekiem. Pewnie to, co czynił pod tym drzewem figowym i najprawdopodobniej nie tylko tam, było czymś złym. I nie dość, że sam tak czynił, to pewnie tą miarą mierzył innych. Jak również nie potrafił przyjąć w swoim życiu kogoś, kto może mieć jakiś autorytet. W tym przypadku to był Jezus. Trochę sobie nawet zakpił z Jezusa, mówiąc, czyż może być coś dobrego z Nazaretu? Co o tej fałszywości Natanaela? Często, Jasiu, jest tak w naszym życiu, w naszym postępowaniu, że jesteśmy zafałszowani w sobie samym, że nic i nikt nie będzie dla nas autorytetem. Mimo, że ktoś ma przysłowiową siwą brodę, mimo, że ktoś ma doświadczenie życiowe, ja i tylko ja wiem najlepiej. Nie liczą się inne wartości, nie liczy się Bóg, nie liczy się Kościół i wszystko, co łączy się z tym Kościołem. I wszystko to, co mnie łączy też z tym Kościołem. A w sercu i swoim życiu mam niezły śmietniczek, który ukrywam i przez pryzmat jego patrzę na innych. Nie mam odwagi stanąć w prawdzie. Czy Natanael ostatecznie stanął w prawdzie w sobie samym? Tak, oczywiście. Jezus dał mu do zrozumienia, że wszystko wie, ale też obdarzył go miłością i przebaczeniem. Natanael nie odszedł, został z Jezusem, zmienił swoje życie. Tradycja mówi, że tym Natanaelem był apostoł Bartłomiej. Święty Bartłomiej, czyli Natanael, jest jednak dla nas wzorem. W jego przykładzie widzimy, że przygnięcie do Jezusa, szczere i prawdziwe, bez obłudy, prowadzi do wewnętrznej wolności od grzechu. Prowadzi do świętości. Nigdy i nikt z nas nie jest na spalonej pozycji. Ale Jezus nie będzie mnie i ciebie ciągnął za uszy. Ja muszę chcieć.